kończy się pismo datowane 26 stycznia od Polskiego Towarzystwa Rzemieślników Astronomii i Klubu Seniora Regionalisty Rządu na temat ławeczki Kopernika, astronoma Kopernika. I bardzo nas ciekawi, dlaczego nie może być przedstawiony ten wykonawca przez tych ludzi, którzy napisali ten projekt obywatelski. Ten rzeźbiarz znany w Grudziądzu, Olek Iwanienko, który im ten projekt przedstawił i zrobił. Dlaczego on nie może być wykonawcą i dlaczego, co tam jest spornego w tym, żeby ta ławeczka w takim projekcie, jakim zgłaszali ci przedstawiciele na ten konkurs tych projektów obywatelskich, nie może być wykonane? Bardzo proszę odpowiedzieć. Zatem zabytków, które pan Sambor Kawiński nie akceptuje zgłoszonego przez to stowarzyszenie seniora regionalisty, taka jest bodajże nazwa, nie akceptuje tego projektantu. Nie robi tego dlatego, że po prostu niebo mu się nie podoba panu Iwanienko, tylko dlatego, że ma jakieś wytyczne ustawowe i nie może dopuścić. Niestety w Grudziądzu, gdybyśmy taką ławeczkę chcieli postawić w Mniszku na przykład, to nie mam pana Gnieźnińskiego. Jest. No, przepraszam, jest. Nie zauważyłem, pan zostało z panią Marzeną i tak się nie zauważyłem. Przepraszam. To byśmy mogli to postawić. Natomiast jeżeli stawiamy cokolwiek na Starym Mieście, w strefie z ochrony konserwatorskiej, a musimy każdą rzecz zewnętrzną konsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ja rozmawiałem z inicjatorami i oni byli bardzo zaskoczeni postawą pana konserwatora zabytków, bo prawdopodobnie, nie tutaj na sali jest pan konserwator, może potwierdzi, przy stawianiu rzeźb plenerowych, na przykład Pisaka czy Łona z dziewczyną, podobno nie było opinii na temat samego projektu pana konserwatora zabytków, tak? Czy nie wiem, może potwierdzić, czy nie? Były. Tak, były opinie konserwatora wojewódzkiego, były uwagi, niektóre rzeczy były wykonane. Aha, no to wycofuję w takim razie. Osoby, które robią projekt na terenie wpisanym do rejestru zabytków, muszą mieć odpowiednie wykształcenie. W związku z tym zapytania, jakie były kierowane do potencjalnych osób o wykonanie projektu, to były osoby, które posiadają wykształcenie w zakresie artystycznym rzeźby. I taką osobę z dyplomem uczelni plastycznej wyższej w zakresie rzeźby konserwator sobie zdarza. Ukończył Wydział Sztuk na Wydziale Architektury w Politechnice, ale nie przedstawił w Kijowie, z tego co pamiętam. Tak, tylko że to nie jest rzeźba. Ale bo to jest jakby utalentowany w wielu sferach człowiek, który maluje, rzeźbi i inne rzeczy robi. Panie radny, ja się zgadzam. Mi przedstawiony przez klub seniora regionalisty też mi się podobało. Natomiast nie jestem władny przeskoczyć wiejskiego konserwatora zabytków. Ja to on tutaj decyduje, zażyczył sobie osobę z takim uprawnieniem i musimy się tego trzymać, no nie możemy złamać prawa. Z problemem tej ławeczki. Chciałam powiedzieć, że od dobrych kilku lat robimy kwestię na cmentarzu i jest kwatera zabytkowa. Staramy się o pieniądze na renowację tych zabytków nagrobnych i chcę powiedzieć, że bez konserwatora wojewódzkiego, bez jego z nim ustaleń i bez zgody na osobę, która tej renowacji ma dokonywać, w ogóle się nie zabieramy do odnawiania tychże zabytków cmentarnych. Taki jest po prostu przepis. Konserwator wojewódzki wymaga, żeby konserwacji na przykład tych pomników cmentarnych robiła osoba nie tylko artystycznie wykształcona, ale mająca uprawnienia do wykonywania tego typu obiektów na terenach zabytkowych. Dotyczące w jaki sposób w takim razie ten sam konserwator wydał pozwolenie na zainstalowanie plastikowych okien w remontowanym budynku dawnego Empiku. To mnie bardzo interesuje. I druga rzecz, czy konsultowaliśmy z tym samym konserwatorem postawienie słupków ocynkowanych, a nie tych, które zostały wcześniej postawione w ramach rewitalizacji niepełnosprawnych. Dorywczo postawiliśmy, psując to, co de facto stworzyliśmy wcześniej za grube pieniądze, wyrunkowo, postawiając znaki zwykłe, czyli stawiając
znaki po prostu na słupkach ocynkowanych. Tak, jeżeli tak jesteśmy skrupulatni, powinniśmy postawić takie same słupy, jakie inne znaki zostały postawione podczas rewitalizacji. To są zupełnie inne słupy, czarne, z takim toczeniem. Proszę zwrócić na to uwagę, może jestem szczególasz, ale jeżeli chodzi o tutaj tego typu formalne zachowania, to bądźmy konsekwentni w każdym celu. Ta kamienica widnieje na wielu widokówkach historycznych Grudziądza, więc trudno uznać, że to nie jest jakiś obiekt historyczny. Gdzie wiem, że na przykład wspólnoty na ulicy Trójskiej miały problemy, żeby zainstalować plastikowe okna, bo był to obszar chroniony i trzeba było instalować drewniane. A nie do prezydenta Grudziądza, tak? To on opiniuje. Nie wiem dlaczego w przypadku tego budynku wydał zgodę na plastikowe okna, dlaczego nie. Nie jestem wojewódzkim konserwatorem zabytków, jestem wiceprezydentem Grudziądza. Jeszcze ze specjalną obciążeń, bo ja się z tym zgadzam, że są takie procedury. Jeżeli jest taka procedura, no to ja to szanuję. Tylko z drugiej strony, na jakiej podstawie wydał, że tam mogą być plastikowe okna? Proste. Zadamy w imieniu pana radnego.